Obawy handlowe oraz zmiana kierunku polityki monetarnej doprowadziła do tego, że mamy dosyć wyraźne wzrosty cen, w szczególności na rynku złota. Natomiast nie należy również zapominać o innych metalach szlachetnych. Takim metalem jest oczywiście platyna. W przypadku platyny 50% popytu wychodzi oczywiście ze strony przemysłu, przede wszystkim z sektora samochodowego. Natomiast pierwszy oraz drugi kwart, charakteryzował się bardzo dużym wzrostem popytu inwestycyjnego, przede wszystkim z funduszy ETF. Te fundusze zaczęły bardzo mocno skupować platynę, co doprowadziło do powstania dużego deficytu na rynku. W pierwszym kwartale ten deficyt wyniósł 550 tysięcy uncji, co było największym deficytem od przynajmniej kilku lat i pokazuje, że platyna może cieszyć się dalej. Dalszymi wzrostami w najbliższym czasie. Co więcej, tezę o najbliższych wzrostach wspiera również prawdopodobieństwo wystąpienia strajków w kopalniach w RPA. Tamtejsze związki zawodowe domagają się podwyżki płac na poziomie 48%, co nie jest do zaakceptowania dla firm przy bieżących cenach. Te podwyżki spowodowałyby, że platyna stałaby się. Nieopłacalna do wydobywania. Natomiast te firmy w tym momencie mają dosyć wysokie zapasy platyny oraz dosyć sporo gotówki, dlatego mają czas na ewentualne negocjacje. Wobec czego prawdopodobieństwo wystąpienia strajków jest spore, więc platyna przy obecnych poziomach 840 dolarów za jedną uncję wydaje się bardzo nisko w porównaniu do szczytów z bieżącego roku w okolicach 900. Dolarów za jedną uncję oraz zdecydowanie niżej w porównaniu do złota. Złoto znajduje się nieco poniżej 1430 dolarów za jedną uncję, natomiast historycznie to zwykle platyna była droższa od złota, no więc widać jakby skalę dosyć dużej różnicy pomiędzy tymi metalami.